Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Jak zwykle zadajemy gorące pytania, a dziś to pytanie brzmi w taki sposób. Marsz Tuska marszem nienawiści. Będę o tym rozmawiała z moimi i z państwa gośćmi, a są z nami za pośrednictwem łączy internetowych pan Wojciech Reszczyński, publicysta. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. A ze mną w studiu jest pan Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Marsz Donalda Tuska w Warszawie zgromadził według różnych szacunków od 150 do 250 tysięcy osób. No, trzeba przyznać, solidna mobilizacja struktur terenowych. Ludzi zwożono podobno na marsz z całej Polski autokarami. Frekwencyjny niewątpliwie sukces, ale programowa nadal pustka. Liderzy opozycji nie mieli tak naprawdę nic tym ludziom do powiedzenia. Nie zabrakło oczywiście jak zwykle wulgarnych haseł, jak zwykle totalnej przesady i prowokacji. Zanim rozpoczniemy naszą dyskusję, obejrzyjmy felieton Macieja Zemły z tego marszu. Marsz 4 czerwca w Warszawie, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo różnych haseł, również tych wulgarnych, ośmiogwiazdkowych. O tym wszystkim w naszej relacji serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Maciej Zemła w Polsce.pl. Chciałem zapytać o przesłanie tego marszu. Przesłanie tego marszu jest takie, że opozycja się musi zjednoczyć i odsunąć, nie będę przeklinał na antenie, obecną władzę, mówiąc bardzo delikatnie. Najwyższa pora, na trzeciej kadencji nie możemy sobie pozwolić. Koniec tego dobrego, koniec Bizancjum. A jakieś takie pozytywniejsze przesłanie? Jednoczmy się, kochajmy się, a nie dzielmy się, bo PiS nas podzielił, a ja chcę, żebyśmy się znowu zjednoczyli. A zobaczę, chciałem tylko zobaczyć na transparent, na nim jednak są pewne wulgaryzmy. Tak, są, bo Kaczyński spolaryzował nas, chciał może spolaryzować swoich względem nas, ale to działa w dwie strony, więc kto mieczem wojuje, ten miecza ginie. Jest flaga unijna, jest 8 gwiazdek, u młodego też 8 gwiazdek. Może nie trzeba by było tego młodego tak do wulgaryzmów przyzwyczajać? To nie jest wulgaryzm, to jest lubię bób. My bardzo lubimy bób z brunem. I go jemy. Dzień dobry, można parę słów o tym transparencie? Hitler panuje, no co ja mogę? Da. Hitler nad nami panuje. Pani Marto, parę słów o samym marszu, idei. A bardzo dziękuję, nie. Dużo wulgaryzmów, podoba się pani? Dziękuję, nie. Nie podoba się to pani? Nie, znaczy nie, ja wiem, że wy tego nie wiecie na prawicy. Może pani powiedzieć, czemu pani łamie prawo prasowe i przeszkadza dziennikarzowi w pracy? Idźcie stąd, nie rozmawiam. Może pan się nie pchać? Ale tam się ludzie pchają, człowieku, no jak mam się nie pchać? To nie z bara może. Idź do dziennikarzy, jak każdy dziennikarz, jak normalnie. Ale to jest, słuchajcie, nie... ludzi. Jak widzieliśmy, na marszu opozycji nie brakowało wulgarnych haseł. Panie Wojciechu, czy to był marsz przeciwko czemuś, czy to był marsz za czymś? Pani redaktor, tak jakbym słyszał Szymona Hołownię, w końcu zmuszono do pójścia na ten marsz, mimo że 3 dni temu jeszcze deklarował swoją nieobecność z panem Kosiniakiem Kamyszem. I on właśnie tak mówi, nadal tak twierdzi, że to był marsz, że to jest marsz przeciw i że tak nie można w polityce. Trzeba być za czymś. No, to jest ten jeden pozytywny element u pana Szymona Hołowni, który proponuje nam trzecią drogę, ale my jesteśmy bardzo nieufni, jeśli chodzi o trzecie drogi, ponieważ zwykle te drogi wyznaczały organizacje tworzone przez bardzo nieformalne, tajne, ukryte struktury, których celem było odebranie prawicy narodowej, patriotycznej głosów w wyborach. Więc panie redaktor, odpowiadam, był przeciw, był zdecydowanie przeciw. To był marsz w stylu Platformy, w którym nie było śladu jakichś propozycji dla społeczeństwa, tylko nienawiść, agresja, wulgaryzmy,
potwierdzili po prostu, potwierdzili, siłą rzeczy potwierdzili swój status ludzi określonych swego czasu jako gorszy sort. No niestety, proszę państwa, ktoś teraz po mnie słucha z uczestników marszu, niech się nie dziwi. Otóż nie ma chamstwa wulgaryzmów na marszach, które są organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a u państwa są przykłady i to bardzo, bardzo liczne. W związku z tym, kto jest tym gorszym sortem, chyba sami sobie państwo odpowiedzieliście tym marszem. Jeszcze bym tutaj z kolei odwrócił trochę nieco wektory. Proszę państwa, kogo nie było na tym marszu, bo organizatorzy twierdzą, że to cała Polska, tu jest Polska i tak dalej. Nie, to nie, to nie była cała Polska, to nie była reprezentacja Polski nawet w pigułce. Nie, dlatego, że wymienię, kogo na przykład nie widziałem. Nie widziałem górników, hutników pewnie też nie widziałem, Związku Zawodowego Solidarność. Nie widziałem kibiców i kiboli. Odróżniamy te dwa pojęcia, którzy swego czasu zostali ciężko doświadczeni zarządów Tuska. Nie było tej wielkiej rzeszy młodzieży. Nie było panie z koła gospodyń wiejskich, które ciężko pracowały minionej niedzieli i zapraszały do siebie. Nie było grup rekonstrukcyjnych, tak charakterystycznych dla ostatnich lat, czyli tych grup, jest ich bardzo dużo w kraju, które nawiązują do tradycji historycznych, przypominają wydarzenia z dawnych lat, powstanie styczniowe, listopadowe, powstanie warszawskie i tak dalej. Tych nie było. Zwykle chodzą ubrani w stroje epoki. Tych nie było. Nie było młodzieży, która biegnie co roku wilczym szlakiem, przypominając, upamiętniając żołnierzy wyklętych. To też jest potężna grupa młodzieży. Nie sądzę, żeby ona była na tym marszu. No, nie było bractwa kulturowego, które się rozpoznaje bardzo łatwo po futrach różnych lisich, czapach. No i nie było tej wielkiej rzeczy. Panie Adrianie, młodzieży. Jak pan ocenia marsz opozycji, tych ludzi, którzy wciąż nosili na swoich transparentach wulgaryzmy, którym niestety nie przeciwstawia się lider opozycji Donald Tusk, tak jakby wpisując się niejako w tę wulgarną retorykę? O wulgaryzmach za chwilę, ale ja tutaj polemicznie do Wojciecha Reszczyńskiego, ja uważam, że to był marsz za i to był marsz wręcz miłości, tyle że miłości do Władimira Putina. To jest marsz za utrzymaniem ruskich wpływów w Polsce, bo to jest ta jedyna emocja, która zgromadziła polityków o sprzecznych przecież interesach, zarówno Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Czarzasty. Oni sobie zdają doskonale sprawę, że pójście w tym marszu z Donaldem Tuskiem oznacza, że są, sprowadzają się sami do roli przystawek politycznych Platformy Obywatelskiej, a mimo tego zdecydowali się, czy raczej byli zmuszeni wystąpić w tym marszu. Te wulgaryzmy, panie redaktor, to jest tak, że to, jak to mówią, język giętki ma wyrazić wszystko, co wymyśli głowa. No i w tym przypadku tak dokładnie jest, jeden do jednego. Oni nic więcej w tych głowach nie mają, jak tylko te 8 gwiazdek. W związku z tym nawet Donald Tusk no nie skorzystał z ogromnej szansy, żeby przy takiej publiczności jednak coś zaproponować pozytywnego. To niebywałe pustosłowie, to co tam się lało w tym przemówieniu Donalda Tuska, ale nikt inny też nic innego nie powiedział. W związku z tym, no jakieś, wczoraj powiedziałem, że nawet gdyby ich było 5 milionów, bo tu nawet przecież pada cyfra, że 500 tysięcy było, no bez kozery powiem 500, ja pamiętam, tak, pamiętamy taki sketch z 80 chyba roku z kabaretu Tej, Zenona Laskowika i Bogdana Smolenia. Ale nawet gdyby ich było 5 milionów, to 5 milionów razy 0 dalej daje 0. Posłuchajmy może fragmentu wypowiedzi Donalda Tuska w trakcie marszu. Jeśli nie chcesz, żeby w Polsce każdego dnia łamano prawa obywatelskie i wolności obywatelskie, jesteś przeciw temu, to jesteś przeciw PiS-owi.
Jeśli nie chcesz, żeby polskie kobiety były upokarzane, żeby polskim kobietom odbierano fundamentalne prawo, nawet prawo do życia i bezpieczeństwa, jeśli jesteś przeciw tym, którzy polską kobietę upokarzają, to jesteś przeciw PiS-owi. Panie Wojciechu, jak pan ocenia poziom wystąpienia Donalda Tuska? Czy tam rzeczywiście było coś, co mogło porwać te tłumy? On wiedział, kogo zaprasza i do kogo mówi, natomiast to jest tłum, który akceptuje czysty, prymitywny populizm, pokazanie kobiety, bicie dzieci, łamanie konstytucji. Wszystko to są frazesy Trybuna Ludowego, który chce zmobilizować swój elektorat na wybory, pokazując im wroga, którego należy zniszczyć. Jest to bardzo niedobry przykład polityka, który mobilizuje poprzez negację, poprzez atak. Żadnej merytorycznej wskazówki, żadnej mądrej rady dla Polaków, żadnej propozycji na wybory. No to jest właśnie prymitywny populizm, do którego oni się odwołują, oskarżając granice o tego typu zachowanie. Tak bym to. Panie Adrianie, przemawiali Tusk, Trzaskowski, Wałęsa, któremu zresztą tłum przerwał to przemówienie, no w zasadzie takie przemówienie, w którym chwalił, wychwalał swoje zasługi. To niedobry tandem, który znamy już z historii, z czasów, kiedy obalono niestety pierwszy prawdziwy polski rząd pana premiera Olszewskiego. Czy dzisiaj ten tandem znów może zamieszać w polskiej polityce? Znaczy, ja mam takie wrażenie, rzeczywiście déjà vu, czyli że oglądam spektakl, który już kiedyś widziałem, ten sam zestaw argumentów, co w 92 roku, i ten sam cel, bo przecież brak lustracji, zatrzymanie wtedy lustracji, to było nic innego jak umożliwienie Moskwie utrzymania swoich wpływów. To przecież te wiadome są już rzeczy, że Lech Wałęsa miał być szantażowany przez Borysa Jelcyna w trakcie kluczowych dla Polski negocjacji. To właśnie czym? No szantażowany teczką Bolka, które te teczki przecież na Kremlu znają doskonale. I tu mamy klamrę swego rodzaju. Pojawienie się Lecha Wałęsy w tym na wiecu i jako jednego z pierwszych mówców, pierwszoplanowych mówców, jest sygnałem politycznym wysłanym, no państwo się domyślicie gdzie, że tak, że w Polsce agentura, jawna agentura nadal będzie odgrywać wiodącą rolę, a wy wszyscy, którzy się zgromadziliście na tym wiecu, musicie to zaakceptować. Taki jest sens pojawienia się Lecha Wałęsy na tym spędzie. To, że przemówienia Lecha Wałęsy są już od dziesięcioleci groteskowe, to przecież wszyscy wiemy, to żadna niespodzianka. I Donald Tusk musiał być tego świadomy. Tutaj rzeczywiście samo przemówienie Donalda Tuska jest kolejną groteską, bo tam się pojawiły po prostu takie kłamstwa o tym, że Polacy wyjeżdżają z Polski, że się powiększa obszar biedy. Znaczy, a jest dokładnie odwrotnie. Wskaźniki ekonomiczne mówią dokładnie odwrotnie, że Polska jest jednym z liderów, który obronił się przed inflacją. Tak? Najnowsze wskaźniki wzrostu mówią, że Polska się rozwija najszybciej na świecie, a przynajmniej w OECD, no blisko dwa razy szybciej niż Chiny, tak, które zawsze pokazywane jako taki tygrys wzrostu. Doktor Tomasz Żukowski to trafnie spuentował, że gdyby Donald Tusk przysiągł mówić prawdę, to musiałby zamilknąć. I tutaj postawimy kropkę, ale do marszu jeszcze wrócimy po krótkiej przerwie. Zapraszam państwa, zostańcie z nami.